Bardzo proszę, pan Maciej Kupaj. Ja w takiej sytuacji chciałem zapytać pana radcy prawnego, bo jako Rada jesteśmy zobowiązani w ciągu 30 dni odpowiedzi na tą petycję, a teraz z większością państwa radnych, rozumiem, państwo, nie wiem, jesteście za tym, żeby jednak nie strzepić ludzi, tak? I rozumiem, że chcecie wprowadzić państwo kartę praw rodzin Ordo Iuris, która ma dyskryminować osoby homoseksualne, tak? Bardzo bo ja nie proszę. Wiem, przyznam szczerze, trochę mnie zatkało, tak? Nie wiem, do czego państwo dążycie. Czy to jest sytuacja absurdalna? Komisja, był zespół kontrolny. Zespół kontrolny zajął się sprawą, przygotował protokół. Protokół został podpisany i przegłosowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. I w tej sytuacji co państwo zamierzacie zrobić? Mam pytanie do radcy prawnego, co my w tej sytuacji możemy zrobić? Bardzo proszę nie domniemywać, ale zgadzam się z panem, możemy poprosić pana radcę prawnego. Bardzo prosimy. Dzień dobry. Proszę państwa, ja nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego państwo nie głosujecie za przyjęciem do porządku obrad tych dwóch przedstawionych projektów obrad, czyli szczepienia i petycji związanej z rozwojem prorodzinnym, o ile się nie mylę, tak? O to tutaj chodzi. Tego na to nie potrafię odpowiedzieć. To jest wasza kompetencja ustawowa przypisana, żeby przyjmować coś do porządku obrad bądź nie. Sankcji nie ma za to żadnych, oprócz tego, że będziecie państwo w opóźnieniu do załatwienia petycji, w sprawie załatwienia petycji. To nie podlega żadnej dyskusji. Nie, to się zajmuje wewnętrznie w zakresie rozpatrywania przed przedłożeniem na posiedzenie komisji, to jest inny temat. Natomiast państwo teraz głosujecie o wprowadzeniu do porządku obrad. I głosuje inaczej, wychodzi, czy będziecie to państwo rozpatrywać, czy nie, to decyduje o tym bezwzględna większość ustawowego składu rady i tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dobra, Andrzej. Bardzo proszę, Andrzej Lorenc. Dziękuję za udzielenie głosu. Pani Przewodnicząca, mam pytanie do Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków. Czy rozpatrywana petycja była podjęta jednogłośnie, czy były jakieś głosy przeciwne w tej sprawie? Dziękuję. Pan Maciej Kupaj, bardzo proszę. Odpowiem koledze tak, jak powiedzieli wszyscy radni. To nie ma nic do rzeczy. Większość podjęła decyzję. Tak? Taka jest demokracja, że to większość, a nie wszyscy muszą podjąć tą decyzję. Tak jak państwo przed chwilą zdecydowaliście, że nie chcecie głosować. Tych dwóch uchwał, czyli to jest uchwała dotycząca sprzeciwu, znaczy jedni wnioskują, żebyśmy po prostu jako radni sprzeciwili się szczepieniom. I powiem szczerze, sytuacja jest absurdalna. Może niech antyszczepionkowcy zdejmą maski, tak? A my po prostu wszyscy wyjdźmy. No, bo to jest sytuacja, no powiem szczerze, no nie wiem. No. Dobrze, dziękuję bardzo. Może już zakończymy ten temat, bo za bardzo daleko są idące wnioski.